przed bardzo, bardzo, bardzo wielu laty napisałem taką książeczkę Można Inaczej. Wtedy miałem taką ideę fix, taką ideę, taki pomysł, żeby dać ludziom, młodym ludziom, tym młodym ludziom taką możliwość, żeby popatrzyli trochę inaczej na spory, na kłótnie, na konflikty, żeby nauczyli się trochę innych metod, aby mogli poznać, że w ogóle istnieją zupełnie inne metody rozwiązywania sporów. Jeżeli jedna osoba chce obrazić drugą, to wtedy stosujemy, bardzo często stosujemy taką metodę, która się nazywa riposta. I ta riposta ma być bolesna dla drugiej osoby, czyli ma spowodować, żeby ten spór, żeby wygrać ten spór. Tak się nam wydaje, że spór jest po to, żeby go wygrać, że to jest taka rozgrywka. Natomiast w tej książeczce, że można inaczej, chciałem pokazać, że można spory rozwiązywać inaczej, że wszystko w życiu można inaczej. I napisałem tę książeczkę po to, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, że można inaczej rozwiązać spory, że można inaczej do tego podejść. I w tym celu stworzyłem taki kurs potem, w którym uczę, jak inaczej niż normalnie, niż standardowo, niż na udry można rozwiązać spór. I chciałbym, zaprosić Cię na kurs, no to za chwilę. Chciałbym Ci pokazać jedną taką genialną metodę. Jak ktoś Cię obrazi, zamiast odpowiedzieć tym samym, oko za oko, ząb za ząb, siniak za siniak, zamiast odpowiedzieć tym samym, zrób coś, czego nie oczekuje ten przeciwnik. Ty mu po prostu podziękuj. Spróbuj, zobacz, jak zaskoczysz przeciwnika tym, że mu podziękujesz, że ktoś cię nazwie świnią, grubasem, blondynką. Ty mu podziękuj, zobacz reakcję. I to, czego uczę, to uczę wygrywać poprzez uśmiech, poprzez japońską metodę jiu-jitsu, pochyl się wiatrowi, nie zrobi ci krzywdy. I dlatego pochylam się przed tobą, zapraszam cię na kurs. Zapraszam cię na kurs niezwykłej riposty, czyli jak rozwiązywać spory. Pozdrawiam.